się dzieje z tymi nogami, no. Młodsza byłam, to na szyję zawijałam. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy wielką grę. Po 13 latach król teleturniejów powraca na antenę TVP i tutaj wielki ukłon w stronę prezesa telewizji. Dobry wieczór Państwu. Że to ponownie mi zaufał i że programu nie poprowadzi Norbi, Kleo czy inne łeło. Nasza główna nagroda to 40 tysięcy złotych i o tę nagrodę zawodnicy walczyć dziś będą z takich tematów jak Ryszard Strauss, życie i muzyka, historia starożytnego Rzymu oraz trzeci temat, Zenon Martyniuk, jego życie i twórczość. Jako, że na pierwsze dwa tematy nie było kandydatów, rozpoczynamy od Zenona Martyniuka. A z nami w studio ekspert, mecenas muzyki tanecznej Disco Polo, wieloletni przyjaciel Zenona Martyniuka, przyjechał do nas, no proszę, prosto z Podlasia. Pan Zygmunt Choroszczuk z domu Tomaszczuk Morszczuk Filet. Dzień dobry panu. Dzień dobry, no pani, dzień dobry dla wszystkich tutaj państwa. Zapraszam dzisiejszych kandydatów, pan Jakub i pan Paweł. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jakubie, widzimy się po raz pierwszy, może dwa słowa o sobie. Ja jestem. I dziękuję bardzo. A ja pana nie pytałam. Proszę założyć słuchawki, dodam, że na głowę, bo tu już różne cyrki widziałam. Czy panowie mnie słyszą? Tak. Tak. Czyli rozumiem, że mogę zadać pierwsze pytanie, panie Jakubie. Ale ja jestem pan Paweł. I to pan mnie teraz słyszy? Tak. A pan Jakub nie słyszy? No, on nie słyszy, bo ma taki głupi wyraz twarzy. Ja przepraszam, ja musiałam źle kliknąć. Teraz pan odkliknę. A czy teraz pan Jakub mnie słyszy? Słyszę. Czyli pan Paweł nie słyszy. Słyszę. Przepraszam, panowie. Ja po prostu w poprzedniej edycji miałem pilota z trzema guzikami. Teraz mi zrobili z jednym. Ja po prostu nie wiem, gdzie się znajduję. Ja może zrestartuję przycisk. A tu jest restart. Czy teraz pan Paweł mnie słyszy? Nie. Zatem czytam pierwsze pytanie. Zenon Martyniuk, będąc dzieckiem, mieszkał ze swoimi rodzicami w rodzinnym domu w Gredelach. Wielki wkład w twórczość naszego mistrza miał wujek Czesiek. Co mówił do Zenona, kiedy ten podkradał jego gitarę? Pan Jakub? Wujek Czesiek mawiał wtedy do małego Zenka: lepiej siusiakiem się pobaw. Tak. Tak mawiał. Pan Paweł? Dla mnie lepiej swoim siusiakiem pobawcie dla niego. A nie tak, jak on powiedział. Panie mecenasie, bo to są jednak dwie różne odpowiedzi, ja zgłupiałam. No, dla mnie, nie ma tu wątpliwości, pan Paweł powiedział, dla mnie lepiej swoim dzieciakiem pobaw się dla niego. Dla mnie prawda gramatyczna jest dla mnie. Pan Jakub sobie zachował, również też, pomimo swojej gramatycznej. Dla wszystkich, dla pani, dla państwa, jak oczywiście, dlatego, że dla mnie. Jak dobrze, że jest ekspert. Czyli... co ja mam teraz zrobić? No dla mnie panowie mają dostać po punkcie. Jak? Czyli... jak mają panowie? Panowie, dla pana punkty są, tak? Nie bardzo rozumiem. Dla mnie panowie mają po punkcie dostać. Aha, czyli... A, czyli
Panowie, punkty oddajecie dla pana. Czyli my dostajemy punkty i tak, oddajemy panu. Wędrują do pana, tak. Dla mnie pani ma panom dla mnie punkty dać. Aha, czyli ja pani swoje też daję dla was, tak, a wy oddajecie dla pana. Tak, czyli my po zero, a pan trzy. Tak jest. W roku 1998 Zenon Martyniuk za najlepszy refren wszechczasów otrzymał nagrodę Złotego Pantofla muzyki Hopsa sa tane tane cha cha cha. Proszę dośpiewać owy przełomowy refren utworu. Poproszę o materiał muzyczny. Pan Paweł? Oj nene, oj nene, nene, oj nene, oj nene, nene, oj nene, oj nene, nene, oj nene, oj ne 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 ne, oj ne ne, 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 oj ne 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 ne. Oj, ne, ne, oj, ne, 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 ne. Ja nie wiem, ja mam śpiewać dalej, bo tam już się w tekście niewiele dzieje. Dziękuję bardzo, pan Jakub. Oj, laj, 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 oj, laj, 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 oj, laj, 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 oj, laj, laj. Panie Jakubie, czy pan se przypadkiem, aby czegoś nie przysiadł? Nie. Nie, poważnie, mój mąż tak kiedyś miał. Bez jaj. Panie Kubie, to jest błędna odpowiedź. Posłuchajmy oryginału. Oj, ne, ne, oj, ne, 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 ne. Oj, ne, 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 panie Jakubie. Oj, ne, ne, ne. Ne będzie pan w finale, ne, ne, ne. Ne zrozumiał pan pytanie, no czeski błąd. No ne robi se tak, ne robi, no. Ne zdara z pana, ne do rajda, nie Jadek ciota. Panie Jakubie, pan pomylił. Rzeczywiście, oj laj, 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 to jest refren, ale innego wybitnego dzieła naszego mistrza pod tytułem Oj laj, laj, laj. A ne, 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 ne z utworu Oj laj, 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 ne, 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 laj, 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 ne, ne, ne. Panie Jakubie. Panie Jakubie. Ja jestem za tyryfy ożony, a za tyryfy ożony, a no taki młody, a taki głupi. No to tak jakby pan pomylił Stinga z kimś innym. Jak do tego doszło? Nie wiem. No ja tym bardziej. Panie Jakubie, to jest program na żywo. No niechże już pan stąd idzie. A może jakieś pytanie dodatkowe? Wszystko wiem, uczyłem się. Dobrze. Panie Jakubie, tak czy nie? Wiem, wiem, znam odpowiedź. Tak. Otóż nie. Na pocieszenie dodam, że był pan bardzo blisko. Blisko, no, blisko byłem. Panie, idź pan stąd! Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Para, pa, para, pa, pa. Pa, pa. Co się stało, panie mecenasie? On słuchawki ukradł dla mnie. No to będzie pan miał w domu dwie pary. Panie Pawle, zapraszam do finału. O, ja cię.
przypominam, że gramy o 40 tysięcy złotych. Panie Pawle, to bardzo dużo pieniędzy. Będzie pan mógł sobie chociażby kupić większą kamizelkę. Po co? Ojejku, jakie nerwy. Myślałem, że zapiąłem. Słucham. No dla mnie to dopuści. Pytanie za 40 tysięcy złotych. Dobrze. W utworze Pszczółka Maja Zenon Martyniuk pisze: oddział mrówek tańcząc w koło o. Och, jak kurcze jest wesoło. Chodźcie się, zbierzemy w kupę. No właśnie. I co zamierza zrobić oddział mrówek Zenona Martyniuka? Panie Pawle, dodam, że pozostała panu minuta i 46 sekund. Mhm. To jest więcej niż minuta, ale mniej niż 2 minuty. No, dziękuję. Czyli, że oddział mrówek. Tak. Tańcząc w koło. Tak, ja już widzę tę sytuację. Oddział mrówek. Tańcząc koło. O. Och, jak w koło tańcząc. No tak już... Już jestem w środku tego kręgu. Panie Paweł, takie pytanie pomocnicze. Tak. Nie wiem, czy może pan kojarzy, z jakiego tomiku poezji było to arcydzieło. No jak to? Kto by nie kojarzył? No, przecież to jest... To był tomik... Pamięta pan tytuł? Tak. To był rok 96. Tak, panie Pawle. Tak. To był tomik... Darmosiłem ci cycory pod remizą? Cycuchy. A, cycuchy. Tak. Ale tak. To jest pomocnicze. To nie był sens pytania. Tak. No to dobry tomik. Dobry był, tak. Chyba tam przecież mówiono, że Szymborska mu Nobla wyrwała. Tak. Tak. No przecież to... Z tamtego tomiku pochodzą takie dzieła, chociażby jak Ach, ciurlaj, byle nie na wstecznym. Oj dagadi, wogaj dagadi. Tak. Piękny album. Pięknie. Ale wróćmy do pszczółki. No więc właśnie, że tańczą w koło. Panie Pawle, coraz mniej czasu panu pozostało. Ile zostało? 16 minut. Czyli że oddział mrówek. Jak to leciało? Oddział mrówek, tańcząc w koło.
och jak kurczę jest wesoło. Chodźcie się, zbierzemy w kupę i zerżniemy Maję w dupę. Znaczy to jeszcze nie była moja ostateczna odpowiedź. Tak sobie zaśpiewałem na brudno. Coż się tak wygięło. Kurde. Chodzi o mrówek tańczą z kołą. O jak kurczę jest wesoło. Chodzi się, bierzemy kupa i to nie mają rogu. Jejku, jakie nerwy. W domu bym wiedział. Dobrze, przecież przyjechałem się tu bawić. Zabawa jest super. Będę odpowiadał. Otóż oddział mrówek zamierza... zerżnąć podmiot liryczny w dupę. Ale jeszcze pomyślę. Jeszcze chwilkę. Mam jeszcze czas? Tak. Ile? Godzinę. Super. Jejku, jakie tu są nerwy, no. Już nawet nie pamiętam, jak się dupa deklinuje. Mianownik. Kto, co? Komu, czemu się przygląda? Wołacz? Wołacz? Pokaż. No, to będzie celownik. Celownik. W kogo, w co? W dupę. Panie Pawle, jest mi bardzo, ale to bardzo przykro. To jest błędna odpowiedź. O, masz. Czyli jak miało być? Chodźcie się, zbierzemy w kupę i zerżniemy Mai pupę. No to coś takiego mówiłem. Nie, bo pan sugeruje, że Zenonowi chodziłoby wtedy o podtekst erotyczny. No a o co może chodzić w tekście zerżniemy Mai pupę? No ja mniemam, iż nasz mistrz chciał nawiązać do Gombrowicza i Ferdydurkę. Co dla mnie? No gombrowiczowska pupa, w znaczeniu przeprawić komuś gębę jak u pupy, czyli upupienie, gębopupa, pupogęba. No ale chcą ją rżnąć. A to nie jest takie rżnięcie, że ohoho. A takie, że aha. Oni po prostu zafascynowani jej pięknem biorą pędzel i ją rżną. Matko, czy pani się słyszy? Ale zerżnąć kogoś! No ja do tego momentu rozumiem. Jako kopia, czyli rżnę, czyli kopiuję, ściągam, czyli oni biorą pędzel, farby, patrzą na jej lico i rżną ją na płótno. Odzwierciedlając jej lico ku pokoleniom. Innym pszczołom niech się cieszą z Mai. Gdzie? Tam, gdzie dzięcielina pała. Panie mecenasie, ja mam nadzieję, że o to chodziło naszemu mistrzowi. Dla mnie jest już pora na mnie. No to ja nawet nie wiedziałem, że ja Gombrowicza znam. Panie kochany, Zenek Martyniuk dla mnie też nie wiedział. A państwa... zapraszam już za tydzień, gdzie nasi zawodnicy będą zmagać się z jakże obszernym i wciąż aktualnym tematem młodość Krzysztofa Ibisza.